Wbijasz do ogródka, magnolia rośnie, ptaszki świergolą, a magnolia obok czereśnia. Piękność. Wszystkiego dobrego na święta, mili moi. Chyba się obgolę. Uwielbiam te tematy. Magnolia jest git. Gęsta, żeby to jedno drzewo było takie. Mamy 4 w ogrodzie. Niestety potem liście jest 6 800 ton. A tu praca pana ogrodnika, który to wiecie. Był kiedyś dezerterował. A i znów magnolia. Witajcie w okolicy świąt, które nadal, o jak wyjaśniście, nadal trwają. Mówcie mi Belmondo. Święta trwają spokojnie. Nagrywam to w poniedziałek po południu, gdzie była wielka bitwa na wodę, kurde, ależ były w domu 3 razy wycierane, garaż pływał, musiałem autami wyjechać, bo, ale było błota. I ta jest piękna, że cała ulica zeszła, dzieciorów. Pan Janku pozdrawiam serdecznie, pan Janek naprawdę dojrzały mężczyzna, o białych jak śnieg w włosach. Mówi Krzysztof, a ja myślę, coś tu nie gra. I bang. Akurat miałem wiadro obok siebie, pan Jadek taka, wiecie, po szamponie familijnym, jak to bywało kiedyś, pamiętacie szamony familijne? Dziubek się obcinało i to była pompa. Teraz można lać czego tylko dusza zapragnie, wszelakie techniki lewcze. Pan Jadek z tą sikawą na mnie, prawie miałem wiadro obok siebie, szczęśliwie z czystą wodą, gdzie była dupna gąbka, którą szoruje auta pod chatą. I niestety pan Jadek zarobił 3-krotnie z tej gąbki, a wiecie, że duża gąbka pomieści sporo wody, także panie Janie, sorry, ale poszło grubo. Słuchajcie, śmigamy po placach, bo jest wtorek pewnie, jak to włączymy z rana. Jakieś tam wam pokazałem tematy śmieszne. O, nie ma już, bo płynu zupełniłem, wodę w sensie spryskiwacz. Taki jest plan, żeby te buty, które dostał Jasiek z rolką pod spodem z kółeczkiem, żeby uaktywnić te buty do przemieszczania się po placach z samochodami, wtedy tempo akcji wzrośnie. Kółko jest wyjmowane i schowane. Poza tym jest świetnie będzie, na które pracują z górki, to pod Passaty w sam raz zjedziemy i polówki. Jest też taka opcja, żeby w aucie na przejeździe, w czasie przejazdu podawać catering. Tak jeszcze wtedy, wiecie, hostesę z tymi koreczki, tam napoje. Takie tam proste tematy. Takie są próby. Mam nadzieję, że coś z tego wypali, albo i nic, bo to takie są, wiecie, śmichy. Mam nadzieję, że każdemu święta minęły super fajnie, spokojnie. Dziękuję, że nie dzwoniliście w sprawach ważnych, mniej ważnych. Na większość życzeń mam nadzieję, że odpisałem. Tylko na Facebooku nie odpisywałem, bo to jest niemożliwe. Na Messengerze gdzieś tam, owszem, ale na tym to się nie dało, bo to wiecie jak jest. Hurtu nie przerobisz! Pozdrawiam wszystkich szwagrów przy okazji. Szwagrów, migrów. Jedziemy coś z małżonką przetrącić do rodziny. Małżonka jest w drugim aucie, dlatego ja jestem pierwszym, gdyż muszę coś do was powiedzieć. Przez weekend totalnie nic nie montowałem, także mogą być jakieś zaległości. Ale jak wrócimy z niemieckich, z libańskich przedmieści Berlina, to pójdą jakieś fajne tematy. Proszę bardzo o jakiś tam grosik na wsparcie tych widoków w tej chacie na wschodzie Polski. No a te widzieliście, kurde. Każdemu trzeba pomagać. Co wam tam przyniósł zajączek, to wasza sprawa, ale oczywiście można się chwalić. Czarny z Tychów. Zauważyłem, że tam na Bojszowa czy na Bieruniu reklamujesz mi firmę, dobra. Dzięki. Pan puścił. Reklamuję, bo wiadomo kto przykleił. Sytuacja bardzo fajna. Panie i panowie, zatem widzimy się niebawem, gdyż co? Działać trzeba. W sprawach pomocy komukolwiek troszkę mi się rozluźniło, że tak się wyrażę. Jak tam kogoś macie na podorędziu dawać. Wziąłem portfel.
Powiem wam, że ostatnio znów szwagier przywiózł dwóm osobom w ciągu 2 tygodni. Naprawdę, ludzi na oczy nie widząc, przywiózł 2 fantastyczne bryczki. 3, przepraszam. 3 fantastyczne bryczki, także nie ma wstydu na dzielnicach. Szósty mamy pełne obłożenie. Jeżeli się zbierze grupa na 30 na wtorek, na 30, czyli przed pierwszą majówką, przed 1 maja, 30 kwietnia, to dawać. Jak się zbierze 5-6 chłopa, możemy śmignąć. Żal zostawić fajne bryki u obcych. Także wiecie, następne wyjazdy chyba 7 i 9, 10. 7 to chyba wtorek, skoro 1 jest we wtorek, to musi być 7 za tydzień też we wtorek. 8, środa, 9, czwartek, 10, tak jest, 7, 10, także zapisy trwają. Zostały chyba po 3 miejsca na 7, 10. Zaatakujemy sobie spokojnie i temat sam się zrobi. Na jutro mam tam jakieś 1 czy 2 autka, które przyjeżdżają swoimi, dwie ekipy. Oczywiście daleki wschód, daleka północ, czyli okolica Olsztyna. I ktoś tam leci spod Lublina chyba swoim. Przykro mi, do pana z Lublina mówię, który jakby nie połapał tematów, żeby dojechać samemu do Katowic, bo pociąg nie bardzo, BlaBlaCar tam nie ten. Ale chłopaki tak robią, dojeżdżają do Katowic, żeby nie mordować się całą noc i później ze świeżym okiem trzeba szukać auty na zajutrz. Natomiast chłopaki wbijają na Katowice, hotel za 6 dych czy 7, blisko miejsca spotkania. I ze świeżym okiem 4:30 na stacji, siema stary, piątka, smyczka, naklejka, bang, lecimy. I tak trzeba następny raz zrobić, bo szkoda nie jechać, skoro jest potrzeba. Jak ktoś chce brykę, dawać cynk, opisać mi tam pojazd. W 2-3 wyjazdy bryka na miejscu, no chyba, że jest to Golf Plus 1.6 z dwukonnym silnikiem. Pojawiła się czarna Verso 2007 czy 8 rok w 1.8 benzynie. Gdyby ktoś miał życzenie, do psiknięcia ma, do poprawienia ma tylko klapę. Właściwie tam można ścieniować. Do poprawienia ma klapę tylną i proszę państwa, proszę panów, panienek i lewy tylny błotnik. Tam gdzieś blisko klapy, jakbyś miał zdarzenie, tam to przycieniować kawałeczek, będzie gitara. Około 4000 euro kosztuje 7 czy 8 rok. Te 200 może. Jak coś, to rezerwirer ma. Ktoś chciał, ale to się okazało pewnie w żarcie, jakiś tam miejski wygłup, tą Astrę w 16 roku, najnowszej budzie z filmu. Jak mówisz, że chcesz, to jakoś to jak chłopa, nie tak jakieś takie pierdoły. Nie mam czasu na jakieś zmyłki, dzieciaki. Życie ucieka. Nie możemy się rozdrabniać na drobiazgi, chociaż życie, jak wiadomo, z drobiazgów tylko się składa. No i z grubszych akcji też. Co to tam się jeszcze działo? No nic się nie działo. Materiału mi brakło, bo nic nie kręciłem. Nie kręciłem, bo co? Bo były święta. Czy wszyscy odpoczęli? No, to tak zwane zatrzymanie się w miejscu przez te święta nada wam teraz wszystkim zarąbistego rozpędu. I ci, którzy dzwonią i mówią na swoich szwagrów, że faktycznie szwagier nie bardzo, bo taki tam czy brat, czy siostra, że a propos, że tacy jacyś, tacy stagnacja, kurde, o, tu się dyma przy ogródku. Jeszcze to nie, pierwszy, drugi dzień świąt to nie święto, śmigus, dyngus i tyle. Że tak, 2300 zł, 2 dzieci, to wystarcza, żyjemy sobie spokojnie. A nie, trzeba jednak zaatakować, żeby być lepiej, żeby było fajniej, żeby na lepsze wakacje pojechać. Nie tam, żeby kupić sobie grubszą furę. Żeby czuć się lepiej, mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, tym bardziej jak się ma dzieci. Ja pierdykam. Ja was mam tego uczyć. Tutaj. Skręcam, odstawiam auto szwagrowi. Przyjadam się do białego Q3, które mają ze sprzedaży idzie. Nawigacja, ledy przód, ledy tył, skórka, szklany szyberdaszek, otwierany oczywiście. Czyli wersja jest jakby taka P,
pełna apa. 200 chyba, teraz 30 tysięcy najechane. Kurwa, lepsze. Normalny przebieg. Kupiliśmy go jak miał 185 tysięcy chyba. Nie pamiętam, 2-3 lata. Ma skrzynię biegów nową, można powiedzieć. Sprzęgło nowe, dwumaz nowy. O tym są filmiki z pół roku temu chyba. Także wiecie, o co chodzi. Wszystko jest pięknie. Tu mieszka szwagier. Ten drugi szwagier jak coś. Wszystkiego dobrego, moi mili. Piszcie, jaki czuły, delikatny ten mój Parktronik. Niebawem będzie filmik, co można kupić za 8 koła euro u Niemca. W 14 roku prawie na fullu. O tym, co można za 2000 euro kupić. Za 3500. Będą testy tych pojazdów. Gdyby ktoś chciał Punto zarejestrowane, to jest w 2008 roku w 1.3 dieslu w Klimatroniku w skórze. Pozdro 600 dla was, lecę do roboty. Pa! Jako że w nocy były odgłosy jakieś, a zajączek... Sałata! Kupił sałatę w las tędy zając. Chwila. Widzę wyraźnie, że zając wszedł tędy. Zgubił... Czemu tam miska? Nie wiem, czemu miska. Pacjent za dużych butach w tatowym dresie. Sałata, motocykl. Idziemy śladami, sałaty, gdzie gubił. Czy zając przyniósł komuś prezent? Ty, ślad jest. Piękna magnolia. Ślad. Praca pana ogrodnika. Ślad. Proszę państwa, chodźmy, chodźmy. Czy obuwie masz, Zosi? Ja mamy. Mamy buty. Jest ślad sałatowy. Ja pier papier. To jest zimno. Ale poranek. Co wy na to? Jest Wielkanoc. Czereśnia zarąbista. Czy jest ślad sałatowy, synu? Był ten? Kto? Ten taki, co jest na tym. To takie zielone. Które? No tam, na tym, co robiliśmy grilla. Był. Jest taki. Nie ma śladu sałaty, zniknęło wszystko. Nie. Jest ślad. Uwaga. Tu szedł zając. Gubił sałatę po drodze. Dlaczego tym razem pili? Jezus, tutaj wszedł. Bramkę otworzył? A to lepszy cwaniak z tego zająca. Kik. Proszę państwa, Wielkanoc prezent. Czy coś tu się... Sałata! Jezus, zarzucił prezenty, zarzucił. Cudowny okolic. Ja pier... To dwoje. Otrzymałem od zająca główkę sałaty. Matka nie wstanie, chłopie. To bierzemy prezenty, spierdzielamy. Tu wczoraj był grill. Wszyscy przeżyli. Bierzemy i spadamy do chaty. Jak wspaniale się opłacało być grzecznym. Synu. Ja byłem lekko niegrzeczny, więc otrzymałem tylko główkę. Babci spadła kiełbaska. Babci rozmrażała. Chodź, spadamy przodem. Jezus, jak fajny! Jasiek, biegniesz, gonię cię. Biegniesz! Jak się opłacał, ciut ma rano. Wielkanoc. Czy mnie już pokręciło całkiem? Ale warto wstać dla takich widoków. Puściłeś bąka, synu? Co za czasy. Chcemy zbadać, co się dzieje w prezentowni. Czy jest wszystko, o czym traktował listy do zajączka? Kochany zajączku! Pozdro 600 dla was, to nawet 700. Warto sprawiać radość. Pamiętajcie, rozrzucamy sałatę regularnie. Wieczór. Naciskasz guzi i jeździsz. Pan Roman wziął zrzewkę browara i idzie chować w ogródku jajeczka, żeby miały dzieci roznajdywać. Ja ich zaraz załatwię. Pozdro 600 dla was, wesołych świąt. Ej, browar jest, zgrzewka jest. I tak pozałatwiam, że matka nie pozna. W altance się mogą nie zorientować. W altance pizga dzisiaj. A tu nie takie zwykłe. Tu nie jest takie zwykłe. No bo jakiś kot nawalił, ja pierdzielę.
To ja to mam okratować. Nóż bity. A, czekajcie, tu miałem opisane. Medjugorje w 20 roku, to były już na dzisiaj pamiątki. Ale wszystko pospadało. Jakieś daktyle mi zostały z Chorwacji z 2012, z motocyklowe wyjazdy. To z modem właśnie tylko gwoździe zostały. Wszystkie oliwki pospadały. A, to jest kamień z Transfogarskiej, takie są przydrożne słupy z kilometrami. I kawałek kamyka było dłupane. Tu była trasa dupna. Obczajcie, w 14 roku coś my zjechali z matką. W 15 cyklady motocyklem. Santorini, Folegandros, Milos, Alafonisos i na Lewkadę do Gabrysi. Gabrysia, Zosia, pozdrawiamy was. I wesołych. Lewkada, Kefalonia. Ależ tam było cudownie również. 17 cyklady. Naxos, Kołfunisia, Ajos i Os. I do Aten, fuk. No i właśnie następnie byliśmy nigdzie, bo dzieci dorastały i babcia mówi, że nie chce osiwieć. I nie będzie w tym roku pilnowała. Jak coś, to łuk. Haha, dobra, chowamy dalej. Cześć. Czekajcie, bo szuka nie jajek w ogrodzie jest. Kto szuka jajka? Kto szuka jajka? Hello, hello. To znajdzie więcej, jest nagroda. Chowanie jest takie, chowanie jest tak ambitne, jak jelenie będą szukały. I tak wam nieźle idzie. Jeszcze widzę, jeszcze widzę. Jakieś bydle przyszło. Zimno, 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 zimno. Bardzo piździawka, lodówa normalnie. Trampolina. Może tak. Stolik w altanie. Stolik w altanie. No dalej. Doniczka na tarasie. Altanka z drugiej strony na parapecie. Stop. Nie ta strona. Chyba wszystko, co? Chyba wszystko. Baranek się wietrzy. Tu wszystkie wzięliście stąd, z grilla? Liczymy, kto rekordowo wygrał. Oczywiście nagród nie ma żadnych, oszukałem was. Zawsze oszukuję. Raz, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Osiem do dziewięciu, zwycięstwo. Zwycięstwo piszczącej nastolatki. 5 kilometrów z matką. Matka padła. Padłeś, powstaj. Powerade, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Ale wiosna, ale wiosna. Cześć. Kto poznaje? Wielkanoc świętujemy na kilka sposobów. Można wyjąć cieknącego węża z 224. Stamtąd, a łatwo nie było, można zbadać, ile korozji jest na różnych dzyndzelkach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że wszyscy byli zadowoleni. A najważniejsze jest co w rejestracji ramki. Wszystkim życzę pięknych świąt. Niech one trwają. Jutro lany poniedziałek. Film nie wiem, kiedy wrzucę. Walczymy. Szwagier zabił wspomaganie. Lampa lampą. Ale zobaczcie, jakie tu jest zdrowie. Jakie tu jest zdrowie. Tu jest nowy wydech chyba. Znaczy nowy, w sensie. Jak tu jest bosko. Żadnych ciurli. Żadnych wycieków. Wszystko na miejscu. Klasa sama w sobie. Niebawem będzie film o sztuce. Rany poniedziałek. My już popsikani przez dzieciaki o 7. 10 przebieżka. Gadać się nie chcę, wszystkiego dobrego. Wiosna idzie. Wielkimi krokami. Ja pierdolę. Matka, co powiesz? Dobrze.
końcu skończyłem pod górkę, także jakieś 500 metrów podbiegu. Także ten, najlepszego. A na siłce już byliśmy. Ja pierdykam całe czasy. Cześć, pozdro, 600, a nawet 700, jutro Niemcy. Lecimy. Wiem, piękna ta magnolia i ta czereśnia, ale też są minusy posiadania magnolii w ogrodzie tak ogromnej. Wiem, na razie piękne, tylko one zrobią się później brązowe. Najgorzej, jak jeszcze upada deszcz, to ważą 385 kg. Póki co pozdro 600, walczymy. Jak coś, to huśtawka jest za maszysta. Ależ zajebioza. Nareczka. Co tam, magnolia? Czasami aż żal ogródek kosić. Normalnie aż żal. Fuk. Nie lejemy, już jest wszystko wylane. Rachunki za wodę wzrosną.